Dzień dobry, co Panią sprowadza dzisiaj do mnie? Pani doktor, chciałabym takie piękne, duże, pełne usta. No faktycznie, tak, usta bardzo ładne. Chociaż u Pani kształt ust jest ładny, jest wyraźny, ostro zaznaczony kontur. Także one tutaj nie potrzebują wcale dużo pracy. Owszem, możemy je troszkę podrasować, dodać im troszkę nawilżenia, objętości. Ale należy pamiętać o tym, że praca z ustami to praca nie tylko z samymi ustami, ale też z okolicą ust. To, co Pani bym zaproponowała, to jest podanie niewielkiej ilości preparatu kwasu hialuronowego również w bródkę, ponieważ jest troszkę cofnięta. I także w linii marionetki, tak żeby zatuszować troszkę te wcięcia przed tak zwanym chomikiem, żeby troszkę wyostrzyć kontur, wyrównać owal, wtedy same usta też będą się lepiej prezentować. Znieczuliłam Panią stomatologicznie, tak żeby zabieg powiększania ust był maksymalnie komfortowy dla pacjentki. Jeżeli chodzi o modelowanie ust, korzystam z różnych metod. Część z tych metod to są metody bazujące na metodach rosyjskich, czyli tak zwane usta na płasko, czy Russian lips. Oczywiście tutaj można korygować ten efekt, tak żeby spełnił oczekiwania pacjenta i także pasował do ust, ale możemy też robić takimi technikami, które dają o wiele bardziej naturalne efekty i to wszystko zależy od efektu, który chcemy uzyskać. W związku z tym, że u Pani jest bardzo ładnie zaznaczony kontur, ale też warunki zgryzowe są takie, że mamy troszkę tyłozgryz. Dolna warga wymaga troszkę więcej pracy, chcemy ją bardziej wydobyć, dlatego tutaj dodam objętości na dół. Natomiast górną chcemy tylko delikatnie musnąć, ona ma taką tendencję do zawijania się tutaj przy kącikach, także tutaj też już będę chciała dodać odrobinę objętości, ale będę uważać, żeby nie uzyskać takiego daszka nad ustami, jak to czasami możemy zaobserwować. Podałam Pani 0,8 ml finalnie kwasu hialuronowego, z czego większość zużyłam na tą dolną wargę, bo bardziej nam zależało na tym, żeby szczególnie od profilu je tutaj troszkę wyciągnąć. Są niewielkie siniaki, proces gojenia to jest około 7 dni. No, trzeba cierpliwie czekać, aż zejdą, tutaj zazwyczaj niewiele tych trików naszych pomaga. Czy o takie usta Pani chodziło? Tak, Pani doktor, są cudowne. Dziękuję bardzo.